I proszę Państwa, zaczynamy. Chciałbym przypomnieć, jak powinno odbywać się zgłoszenie, bo to też jest bardzo ważne. Dzwonimy na numer alarmowy, czyli 998 na Straż Pożarną lub ogólny numer 112 i zgłaszamy podstawowe rzeczy. Przedstawiamy się, czyli nazywam się Jarosław Sady i podajemy, co się stało. Na tutaj parkingu pod kościołem w Olszynach przy szkole jest zdarzenie samochodowe, wypadek samochodowy. Jedna osoba uwięziona w samochodzie, nie ma z nią kontaktu, nie można się do niej dostać. I mówimy jeszcze na koniec swój numer kontaktowy, tak żeby w razie czegoś jeszcze dowodzący stanowisko mógł się z nami skontaktować. I proszę Państwa, teraz spróbujemy zrobić tak, jakby się stanowisko łączyło ze strażą w Olszynach. Ja spróbuję to dać na głośnik. OSP Olszyny, zgłoś się dla Tarnowa 998. OSP Olszyny, zgłoś się dla Tarnowa 998. Zgłaszają się Olszyny dla Tarnowa. Słuchaj, masz zdarzenie w Olszynach, wypadek samochodowy. Miejsce to parking pod kościołem, obok szkoły, obok przedszkola w Olszynach. Prawdopodobnie jedna osoba poszkodowana, nie ma z tą osobą kontaktu, jest zakleszczona w samochodzie. Wyjeżdżaj samochodem lekkim ratownictwa technicznego. Jak mnie zrozumiałeś? Rozumiem cię bardzo dobrze, będę wyjeżdżał. Przyjąłem. I proszę Państwa, teraz czekamy chwileczkę, zobaczymy, jaki mają czas reakcji nasi strażacy z Olszyn i zobaczymy, jak sobie poradzą na miejscu. Ja przypomnę, że od tamtego roku Ochotnicza Straż Pożarna w Olszynach ma nowy... Przepraszam, dzieciaki, chodźcie tutaj na bok. Kamil, proszę, żeby tam nie chodzić. Ma nowy samochód, to jest samochód na podwoziu marki Ford. Jest to ratowniczo-gaśniczy samochód, bardzo nowoczesny, w pełni wyposażony. I proszę Państwa, dzisiaj zobaczycie, mam nadzieję, w miarę tutaj profesjonalną i skuteczną pomoc przy użyciu sprzętu, jaki się znajduje na tym samochodzie. No już słyszymy, że chyba się zbliżają. Także proszę teraz nie ruszać się z miejsc, siedzimy wszyscy, nie podchodzimy tutaj bliżej, żeby się coś nie stało. To, że jadą tak powoli, proszę się nie dziwić, bo przede wszystkim dzisiaj jest bezpieczeństwo. To są pokazy, a nie prawdziwa akcja ratownicza. Jest to pokaz akcji ratowniczej. Dlatego przede wszystkim musi być to bezpiecznie. Załoga siedmioosobowa w samochodzie. Dowódca już wydaje pierwsze polecenia załodze, przyjeżdżając na miejsce. Już ma ogląd sytuacji. Dobrze, są na miejscu. Tak, dowódca teraz wchodzi na rozpoznanie sytuacji, czyli poszkodowanym kontaktu nie ma. Jakiś to jest minimalny. Sprawdza wycieki w samochodzie. Następuje zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie, wydaje dyspozycję swoim rotom do poszczególnych działań. Dowódca wydaje dyspozycję, jest zabezpieczenie miejsca, tak żeby się ratownikom nic nie stało. Odłączenie akumulatora, proszę Państwa, tak żeby pojazd się nie zapalił, żeby zabezpieczyć przed pożarem. Automatycznie będzie rozwijana zaraz linia gaśnicza celem zabezpieczenia pożarowego i podania środka pianowego. Ratownicy medyczni już się przygotowują z torbą PSP, na którą mamy na wyposażeniu i jest tam wszystko, łącznie z tlenem ratowniczym, więc proszę Państwa, to jest bardzo ważna informacja dla nas wszystkich, dla mieszkańców. Jeżeli ktoś ma problemy w domu nawet z oddechem, tutaj nie ma oddechu, możemy tutaj się posłużyć tym tlenem. Proszę Państwa, rozbicie tylnej szyby w samochodzie tak, żeby ratownicy się dostali do środka, do poszkodowanego. Żeby ratownik medyczny nawiązał z nim kontakt. Widzicie, wchodzi przez szybę tylną, bo nie ma możliwości dostania się przez drzwi. Zabezpieczenie poszkodowanego i ratownika, który się znajduje w samochodzie. Okrycie kocem.
i rozmowa przede wszystkim z tym poszkodowanym przez ratownika jest bardzo ważną sprawą, bo jest nawiązany kontakt, tak? Nie ma tutaj takiej sytuacji, że ratownicy są na zewnątrz, a... Jak już... Zbicie wszystkich szyb. Proszę Państwa, musimy trochę scenariusz zmienić, bo jakiś lekki wypadek się zdarzył na naszym placu i muszę jednego ratownika wziąć niestety. Mateusz. Musisz iść tam teraz. Proszę Państwa, zmiana, bo tam dziecko ma jakiś wypadek na zjeżdżalni, musi jeden ratownik medyczny od nas tam iść. Niestety, to nie było w planie, ale działamy dalej. Nastąpiło zbicie szyb. Tutaj będzie teraz następowało uwolnienie poszkodowanego przez otwarcie drzwi. Mateusz, tam koło zjeżdżalni. Tam jest Marek Dolasiński, tam potrzebuje ciebie. Podana woda w celu zabezpieczenia. I teraz przystępujemy do cięcia i uwolnienia z poszkodowanego, czyli musimy tutaj dostać się do poszkodowanego poprzez otwarcie drzwi. No nie jest to takie proste, ponieważ drzwi są zablokowane. Muszą się ratownicy w jakiś sposób dostać do środka. Dowódca cały czas wydaje tutaj polecenia i dysponuje swoimi ludźmi. No, troszeczkę utrudnione zadanie, bo jedna osoba nam została wykluczona, ale działamy dalej. Takie sytuacje też się mogą zdarzyć. Mamy na żywo dzisiaj. Jak widzicie, teraz dostali się panowie. Bardzo istotną sprawą jest, że to cięcie, które w tym momencie wykonują, nie wykonują tak, jak normalnie się otwiera drzwi, czyli od strony klamki, tylko od strony zawiasów. Jest to bardzo istotne, ponieważ inaczej by od strony zamku nie jest możliwość dostania się do samochodu, albo jest bardzo utrudniona. A widzicie, że od strony zawiasów już praktycznie drzwi są otwarte. Czyli jest to dość szybko, popatrzcie, teraz drzwi są już otwarte tam na zawiasach, na zamku należy przyłożyć jeszcze urządzenie i pomóż. I żeby całkiem się dostać, będzie jeszcze odcinany dach od samochodu. Drugie drzwi. Ratownik medyczny, który siedzi w środku samochodu. Zauważcie Państwo, że cały czas trzyma głowę poszkodowanego, cały czas z nim rozmawia, tak żeby nie było tam jeszcze dodatkowego elementu stresu, bo wyobraźcie sobie Państwo sam huk tuczenia tych szyb, które w środku i te szyby, kawałki, które lecą na samochód, do środka w samochodzie, no już jest to element stresujący. I za chwilę drugie drzwi powinno się udać otworzyć. Kolejny ratownik już jest przygotowany, jak widzicie Państwo, z deską ratowniczą, na którą zostanie wyciągnięty poszkodowany z samochodu. Ale żeby to zrobić w taki sposób, żeby dodatkowo nie uszkodzić tego poszkodowanego, muszą być otwarte drugie drzwi, tak żeby drugi ratownik się dostał do środka i pomógł tutaj w tej sytuacji. Teraz próbują wybić przednią szybę, tak żeby odciąć dach jeszcze. Ta szyba się nie zbija, ponieważ ona jest sklejona, więc nie możemy ją zbić zbijakiem tak to jak było wcześniej. Teraz będzie odcięcie dachu, przednie słupki.
Jak widzicie, to urządzenie, które tak niepozornie wygląda, takie mała pompa, to jest nożyce hydrauliczne typu kombi. Można nimi ciąć i rozpierać. Drzwi były rozpierane, a w tym momencie jest ucinany dach. Czyli jeden słupek już mamy z głowy. Przechodzimy na drugą stronę, ucinamy drugi słupek. Drugi słupek ucinają panowie tutaj. Ratownik cały czas jest medyczny, drugi przygotowany z deską, tak jak będzie już całkowity dostęp do poszkodowanego. Będą usunięte całkowicie drzwi z karoserii, tak żeby one nie przeszkadzały w akcji, żeby można było dach podnieść swobodnie do góry i zrobić pełen dostęp do osoby poszkodowanej. Są dwie sytuacje. Osobę poszkodowaną wyciągamy, proszę Państwa, albo z użyciem deski ratowniczej, tak jak jest to w tym przypadku, czyli z osobą mamy kontakt, oddycha, więc nie ma potrzeby wyciągania jej bezprzyrządowo. Bezprzyrządowo, czyli bez użycia deski, bez użycia jakichkolwiek przyrządów, wyciągamy osobę poszkodowaną z auta, ze samochodu, jak nie oddycha, nie ma żadnych funkcji życiowych, albo zagrożenie pożarowe jest, że ten samochód za chwilę nam się zapali, wybuchnie, to wtedy nie czekamy, proszę Państwa, na to, aż usuniemy wszystkie elementy, jak zrobimy sobie pełen dostęp. W tej sytuacji, jeżeli jest zagrożenie życiowe, jeżeli jest zagrożenie pożarowe, wyciągamy bezprzyrządowo, obojętnie, po prostu w jaki sposób. Jak widzicie, tak jak mówiłem, uwolnienie tych drzwi z zawiasów było w miarę prostą sprawą, natomiast uwolnienie z zamka klamki jest sprawą dużo trudniejszą, bo tam jest po prostu ten zaczyn. Drzwi się udało i będziemy ciąć dalej dach, żeby uwolnić ten dach, żeby zrobić pełen dostęp do poszkodowanego. Proszę Państwa, co istotne jest przede wszystkim bezpieczeństwo ratowników, którzy działają, i osoby poszkodowanej w środku, którą musimy zapewnić od samego początku działania. Ważnym jest przy nowych samochodach, proszę Państwa, takim, to ciekawostka może co dla niektórych, no samochody nowe są wyposażone w szereg zabezpieczeń, czyli kurtyny powietrzne, poduszki powietrzne i naboje, tak to w cudzysłowie można powiedzieć, do tych wszystkich urządzeń zabezpieczających kierowców i pasażera znajdują się często właśnie w tych miejscach, gdzie tną strażacy. Jest w internecie, można sobie ściągnąć taką instrukcję do każdego modelu samochodu, gdzie znajdują się te właśnie detonatory tych poduszek. I dobrze po prostu to w samochodzie swoim wozić, bo jak ratownicy przeszukują samochód, jak natrafią na taką rzecz, no to mają ułatwioną sprawę, nie muszą się zastanawiać, w których miejscach w danym modelu znajdują się właśnie te naboje do uruchamiania poduszek powietrznych, tylko mają schemat i wiedzą już, gdzie ciąć. Tu mamy samochód stary, więc tutaj zagrożenia takiego nie ma, że gdzieś poduszka będzie. Drugie drzwi, teraz troszeczkę to pewnie potrwa, a szybciej poszły. I ucinamy drugi słupek za kierowcą i za chwilę już będziemy mieć pełen dostęp do poszkodowanego. Ja proszę kierowcę, może Darek, zaprezentujesz, jakby to miało być w sytuacji nocnej, czyli to zdarzenie, czyli w nocy jakby się odbywało. Możemy tutaj zastosować dodatkowe oświetlenie, które mamy na samochodzie, no to już bardziej trochę tutaj jest pokaz jeszcze wyposażenia, jakie mamy. Pneumatycznie tutaj pojawi się za chwilę maszt oświetleniowy o bardzo dużej mocy, sterowany on jest zdalnie przez operatora, przez kierowcę. Ucinamy drugi słupek, no, widzicie Państwo, że chwileczkę to trwa, ale tak też jest,
jeżeli faktycznie jest potrzeba usunięcia całego dachu, to tak to po prostu trwa. Nasze narzędzie hydrauliczne na pewno nie jest też narzędziem takim, którym można by było sobie poradzić samochodem ciężarowym do końca, bo samochód ciężarowy ma dużo większe wzmocnienia, więc to nasze urządzenie na pewno by jeszcze wolniej pracowało, ale można nim już podjąć działania do momentu, aż przyjedzie Państwowa Straż Pożarna. I proszę Państwa, mamy teraz już słupki odcięte, troszeczkę nacinamy dach, załamujemy i przystępujemy do ewakuacji poszkodowanego samochodu. Czyli nacinamy z jednej strony, z drugiej strony, tak żeby załamać dach do góry. Zobaczycie Państwo, jak on się zaraz wygnie nam do góry całkowicie i będzie pełny dostęp do poszkodowanego. W środku Karolina Nowak, ratownik medyczny. Mateusz Nowak, no to został troszeczkę wykluczony, a wrócił już. Chyba w porządku wszystko. Mam nadzieję z tą osobą, co tam była. I zaraz będą tutaj jedno uderzenie za chwilę w dach i będzie, tutaj jest ratownik w środku medycznym, mówi cały czas do poszkodowanego, że za chwilę będzie uderzenie w dach, żeby się nie przestraszył dodatkowo, żeby dodatkowo nie stresować, bo to jest nieprzyjemne. Wystarczy, myślę, i próbujemy wyłamać do góry dach. We dwóch, z jednej i z drugiej strony, dowódca wydał polecenie i robimy z kabrioleta z niego. Załamać jeszcze tam z tym, tak, już mamy otwarty. Załamać do tyłu jeszcze, naciąć go, pas odciąć. Nie przy... Przed... Pas nam jeszcze trzyma, że samochód się, dach się całkiem nie otworzy, ale popatrzcie, ucięliśmy pas, otwarty całkowicie. I przystępujemy teraz do, żeby już długo nie trzymać, już proszę Państwa, teraz poszkodowany odkryty. Widzicie, ratownik medyczny przez cały czas trzyma mu głowę. Najważniejsze jest właśnie zabezpieczenie poszkodowanego i rozmowa z nim. I w tym momencie bardzo też cenną informacją jest to, że wszelkie polecenia przy ewakuacji poszkodowanego będzie wydawała osoba, która w danym momencie trzyma jego głowę. Czyli wszystkie polecenia mówi w tym momencie Karolina Nowak, gdzie zabezpiecza głowę. Zakładany jest kołnierz w celu usztywnienia kręgosłupu odcinka szyjnego. No, przepraszam za język, że się połamał trochę. I za chwileczkę będzie zabezpieczony kołnierzem i będzie próba, znaczy próba, będzie wyciągnięcie, czyli ewakuacja z samochodu za pomocą deski ratowniczej. Dlaczego tak? Bo ponieważ osoba ma, ratownik medyczny ma kontakt i z tą osobą, czyli oddycha, są funkcje życiowe, dlatego robimy to z deską. Jeżeli by osoba nie oddychała, nie było funkcji życiowych, wtedy bierzemy osobę pod pachę, wynosimy z samochodu i rozpoczynamy akcję reanimacyjną. Widzicie, ratownicy podsuwają deskę, jakby żeby jak najmniej osobę przekładać, ruszać na boki. Uwolnione zostały nogi, osoba już leży na desce, jest przesunięta, widzicie, polecenia cały czas wydaje ten, kto trzyma głowę. Kto trzyma głowę cały czas? Teraz ratownicy będą odnosić poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Ja mam propozycję, dajcie tu na środek, będzie ciepło, muła, ale trudno. Będą, reszta będzie wiedziała, jak się poświęcił, to teraz niech cierpi do końca. Dobra, kładziemy i proszę Państwa tak. Dowódca tutaj dał informację do stanowiska kierowania, że poszkodowanego już mają na zewnątrz. Jest teraz badanie urazowe, czyli sprawdzamy głowę, czy na głowie nie ma jakichś przecięć. Tutaj ratownik sprawdził głowę, podniósł ręce do góry i popatrzył, że nie ma krwi, czyli jest głowa w porządku. Sprawdza tutaj układ kostny, miednicę, czy jest w porządku. Cały czas tutaj sprawdza, naciska miednicę, czy jest cała, nogi sprawdza po kolei. I ten ogląd, to badanie jest bardzo ważne, bo jak przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, no to ratownik medyczny poda informacje, jakie uszkodzenia, jakie objawy ma poszkodowany. Widzicie, ratownik ściągnął buty poszkodowanemu, żeby sprawdzić również stopy. Teraz zabezpieczana jest głowa specjalnymi
poduszkami, tak żeby się nie przemieszczała, czyli już puścili głowę, bo zabezpieczyli poduszkami i w dalszym ciągu cały czas rozmawiają z poszkodowanym. Widzicie, cały czas jest rozmowa, cały czas tutaj upewniają się, że jest kontakt tutaj wzrokowy i teraz jest zapinanie, czyli zabezpieczenie poszkodowanego do transportu. Ja myślę, że tutaj już nie będę komentował wiele. Zakładają folię życia. Jest to folia, która w zależności jak się ją ułoży, którą stroną, czyli albo żółtą, albo białą, czyli albo chłodzi, albo ogrzewa. W tym momencie jest ułożony tak, żeby z folią żółtym do góry. Okryty, zabezpieczony. I za chwilę będzie zapinany specjalnymi pasami, tak żeby w czasie transportu nie nastąpiło jakieś przemieszczenie się poszkodowanego na tej desce. Tutaj drugi zastęp, no to już bardziej pokazowo robi, podają pianę gaśniczą. Ten samochód jest wyposażony w zbiornik 300 litrów wody z możliwością podania piany gaśniczej. Do wypadku samochodowego w 100% nam to wystarcza w pierwszych momentach. Wiemy dokładnie, że jeżeli przyjeżdża, jednoznaczny jest to z tym, że stanowisko kierowania do pomocy wysyła Państwową Straż Pożarną i Zespół Ratownictwa Medycznego, czyli tak zwane pogotowie ratunkowe. I w dalszym ciągu jest zapinanie poszkodowanego do transportu. Ja mam prośbę, żebyście go tak porządnie zapięli i żebyście zaprezentowali to, co wczoraj. Czyli jak powinien być prawidłowo zabezpieczony do transportu. Żeby się nie bać, oni za chwilę coś jeszcze pokażą, jak to wszystko wygląda. I ten poszkodowany, jak przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, czyli tak zwana karetka, ratownictwo pogotowie, na tej desce jest transportowany do szpitala, nie jest przekładany już na rzeczy z pogotowia, jedzie z naszą deską. My później, no musimy sobie w własnym zakresie tą deskę odebrać. No jesteśmy, tak jak mówię, jesteśmy ochotnikami, no któryś z nas musi po prostu wsiąść w swój samochód prywatny, jechać do szpitala i tą deskę odebrać z powrotem. Więc już tutaj cały czas jest zapinany, już jest sytuacja opanowana. Zabezpieczenie poszkodowanego cały czas i czekamy na przyjazd pogotowia ratunkowego. Jak przyjedzie pogotowie ratunkowe, to ratownicy medyczni zdają informacje. I proszę Państwa, patrzcie się teraz, proszę się nie bać, on jest prawidłowo zabezpieczony i żeby był prawidłowo zabezpieczony, to robią z nim coś takiego. No, oczywiście nie robimy z osobą poszkodowaną, my pokazujemy tylko, że jak jest prawidłowo zabezpieczony, nie ma możliwości, żeby się przesunął, obrócili go do góry nogami. Ja dziękuję za uwagę, myślę, że się podobało. Zapraszamy do współpracy następnym razem. Dziękuję ratownikom medycznym, dowodził Rafał Nowak, kierowca Dariusz Nowak, Nowaków dużo, Karolina Nowak, ratownik medyczny, Mateusz Nowak, ratownik medyczny, później Rafał, musisz mi pomóc, Zdzisek, Zdzichu Zięba, pierwsza rota i tutaj jeszcze kto? Kto to jeszcze był? Kto był jeszcze? Zych, Konrad i jeszcze jedna osoba była, oni tutaj działali. Kamil. Przy tym. Bartek Morys, tak? Dobrze. Co, przepraszam, ale ja myślę, imiona znam, ale nazwisk nie bardzo. Dzięki za dobry pokaz. Wszystkim wielkie brawa. Całej jednostce dziękujemy panu Tomaszowi Nowakowi, panu Jarosławowi Sady że, za komentowanie i za udzielenie pomocy w międzyczasie jeszcze. Przypominam wszystkim i zapraszam do wpisywania się do księgi pamiątkowej. Ja myślę, tutaj księga jest wyniesiona na stoliku. Zapraszam wszystkich Państwa do uczynienia takiego wpisu. Pierwszy wpis był przy otwarciu przedszkola, teraz będzie przy otwarciu placu zabaw i będziemy czekać na następną okazję. Także jeszcze raz serdeczne brawa i ukłony dla strażaków. Ja jeszcze tylko słowo jedno. Dzieciaki, my tu chwilę jesteśmy, zapraszamy do samochodu, możecie tam chodzić, przeglądać, bawić się w tym samochodzie. Zapraszamy, to jest dla Was teraz, z okazji Dnia Dziecka. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy raz jeszcze.
Oby faktycznie, tak jak Jarek powiedział, jak najrzadziej nam się to zdarzało, ale jeżeli już się zdarzy, to żeby nasza olszyńska straż do nas przyjechała. Chcę tylko przypomnieć zainteresowanym, że zjeżdżalnie będą do godziny 13:30, po tej godzinie już zjeżdżalnie będą sobie odjeżdżać. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejszy Dzień Dziecka. Dziękuję pani Ani, dziękuję przedszkolakom i zapraszam raz jeszcze na kawę wszystkich gości zaproszonych.